Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na webinarium poświęconym poddziałaniu 6.4 realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 14-20, rozwój usług rolniczych związanych z rolnictwem i leśnictwem. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór wniosków w ramach tego poddziałania. Trwał będzie do połowy sierpnia i w związku z tym i w związku ze zmianami, które się pojawiły w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi, wprowadzeniu kilku nowych aktywności, które mogą być realizowane w ramach tego działania, w ramach różnych kodów PKD, postanowiliśmy przeprowadzić takie webinarium dla wszystkich osób zainteresowanych tym działaniem, zarówno dla doradców, jak i dla potencjalnych beneficjentów. Wykładowcą dzisiejszego webinarium będzie pani Monika Kołata, która jest pracownikiem Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która bezpośrednio odpowiada za to poddziałanie, oraz pan Piotr Stolarski, który przybliży Państwu pewne zagadnienie związane z biznesplanem, czy z tym ekonomicznym planem, który jest załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy w ramach tego działania. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju pytania, na wszelkiego rodzaju sugestie z Państwa strony. Oczywiście też zachęcamy do tego, żeby kontaktować się z nami za pośrednictwem strony info@arimr.gov.pl, jak i wchodzenia na naszą infolinię, która jest też do Państwa dyspozycji. Wszelkie informacje dotyczące tego poddziałania, wszelkie dokumenty związane z ubieganiem się o objęcie wsparciem umieszczone są na stronie gov.pl i należy wybrać Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i poddziałanie 6.4, które podświetlone jest kolorem czerwonym. Żeby nie przedłużać, zachęcam Państwa do aktywnego udziału i przekazuję głos już naszym prelegentom. Dzień dobry, Monika Kołata. Tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał, przeprowadzę tutaj to szkolenie w zakresie omówienia zasad ubiegania się o pomoc w poddziałaniu 6.4 w zmienionym kształcie, znacząco zmienionym. Jestem pracownikiem Departamentu Działań Inwestycyjnych, zajmowałam się przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy i tutaj przybliżę Państwu zarówno te zasady, jak i później w kolejnym bloku zmiany, które wynikały, zostały wprowadzone we wniosku o przyznanie pomocy związane z nowelizacją, ze zmienionymi zasadami ubiegania się o pomoc. Jeżeli chodzi o sam program szkolenia, to no wstęp już mamy ze sobą. Pan dyrektor wszystkich Państwa tutaj powitał. Najpierw przedstawię, tak jak powiedziałam, zmiany w zasadach ubiegania się o przyznanie pomocy w tym poddziałaniu 6.4, bo są one bardzo duże. Później wspólnie z kolegą omówimy zmiany w dokumentach aplikacyjnych. Co do pytań. Pytania oczywiście, tak jak pan dyrektor zapowiedział, zachęcamy do zadawania. Można zadawać je poprzez pytania na czacie. Natomiast odpowiedzi, jeżeli któreś pytania będą wymagały, jakby nie zostaną Państwu odpowiedzi udzielone na czacie, to prosimy o kierowanie zapytań w formie mailowej na adres info@arimr.gov.pl z dopiskiem, że dotyczą te pytania poddziałania 6.4, albo poprzez zadaj pytanie. Na samym końcu pojawi się taki slajd z informacją, jakby z przedstawieniem tych informacji, którym przed chwilą powiedziałam, tak żebyście Państwo mogli sobie ponotować. Zdajemy sobie sprawę, że pytań będzie bardzo dużo. Będziemy się starali jak najwięcej na nie odpowiedzieć. Ja też na tym szkoleniu tutaj postaram się Państwu przekazać te informacje, które już w międzyczasie zostały wypracowane w związku z pytaniami, które cały czas do nas spływają w formie elektronicznej albo w formie mailowej, w formie telefonicznej, elektronicznej, przepraszam, albo w jakiś inny sposób. Dobrze, przechodząc dalej do prezentacji. Cóż my tu mamy? Generalnie podstawy prawne, tak? Tu nie będę oczywiście wymieniała tych rozporządzeń. Najistotniejsza jest zmiana, która została wprowadzona 15 czerwca 2022, która została podpisana, nowelizacja 15 czerwca 2022 roku. Oczywiście ona została opublikowana 23 czerwca i weszła w życie 24 czerwca. W związku z tą publikacją nastąpiło ogłoszenie
naboru 29 czerwca, jak Państwo znaczącej większości zapewne wiedzą. A dzisiaj rozpoczyna się przyjmowanie wniosków. Przyjmowanie wniosków potrwa do 19 sierpnia 2022 roku. Tak, to jest nasz termin, który tutaj w trakcie którym będą oddziały regionalne przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy. Jeżeli chodzi o, wchodząc już tak merytorykę, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące kwoty wsparcia, zmian nie ma. Kwota pozostaje taka sama jak była, mamy 500 tysięcy na jednego beneficjenta i jest to maksymalna kwota pomocy. Jeżeli ktoś już wykorzystał tę kwotę, no to nie może tutaj ubiegać się o pomoc. Ten limit 500 tysięcy nie jest limitem na jakiś poszczególny zakres usług, tylko to jest limit na całą działanie. A działanie, jak za chwilkę Państwu opowiem, składać się będzie z kilku obszarów wsparcia, oprócz tego obszaru, który został i był wcześniej przez kilka wcześniejszych naborów, czyli usług rolniczych, pojawiają się nowe zakresy usług, które będą podlegały dofinansowaniu. Jeżeli chodzi o limit dla spółki cywilnej, tak samo tutaj żadne zasady nie ulegają zmianie. Mamy to samo, co mieliśmy wcześniej, czyli tutaj limit jest łącznie dla wszystkich wspólników. Niezmienne są też zasady związane z tym, że cały czas pomoc udzielana w tym działaniu i stanowi pomoc de minimis. Tutaj taki slajd przypominający Państwu przedstawiam. Limit pomocy de minimis jest 200 tysięcy euro na danego przedsiębiorcę i na podmioty powiązane z tym przedsiębiorcą. Ten limit jest liczony dla roku bieżącego i dwóch lat poprzedzających, więc jeśli ktoś skorzystał z pomocy de minimis w roku 2022 albo 2021 albo 2020, to to wszystko, co zostało do tej pory uzyskane w ramach pomocy de minimis jakiejkolwiek, również pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, obniża ten limit 200 tysięcy euro, tak? Czyli trzeba go pomniejszyć. Podałam tutaj Państwu też linki do stron, no można sobie oczywiście wyszukać po nazwie, nie trzeba się jakby tymi linkami sugerować, do stron, które są, zawierają informacje o wartości pomocy już zaraportowanej dla danych podmiotów. Pierwsza z nich system udostępniania danych o pomocy publicznej. Jest to system prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i on dotyczy jakby wszystkiego, całej pomocy de minimis, która została udzielona na obszar inny niż rolnictwo i rybołówstwo, czyli jest to na taki obszar stricte przedsiębiorczości. Tam można sobie po numerze NIP wyszukać, jaką pomoc Państwo uzyskali, bo zapewne zawsze jak wnioskodawca, przedsiębiorca korzysta z pomocy de minimis, zawsze dostaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Takie są przepisy i taki jest obowiązek. Wyjątkiem są oczywiście jakieś tam ulgi typu jednorazowy odpis amortyzacyjny, po które zaświadczenie wtedy trzeba się zgłosić do Urzędu Skarbowego, żeby on je wystawił. Natomiast co do zasady, pomoc przyznawana na podstawie umów, decyzji, która jest pomocą de minimis, zawsze wiąże się z wydaniem zaświadczenia. I teraz ten system udostępniania danych o pomocy publicznej, to jest system tej całej pomocy de minimis udzielonej na podstawie rozporządzenia 1407, czyli tej pomocy stricte dla przedsiębiorców. Natomiast system rejestracji pomocy publicznej jest aplikacją prowadzoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi i tam znajdują się informacje o pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty w obszarze i też pomocy publicznej, bo nie tylko pomocy de minimis, uzyskanej w obszarze rolnictwa i rybołówstwa. Więc to są jakby aplikacje pomocnicze, jeżeli ktoś, nie wiem, zapomniał, nie ma zaświadczeń, nie pamięta z jakiej pomocy do końca korzysta, to może sobie w tych dwóch aplikacjach wyszukać i sprawdzić po swoim identyfikatorze NIP taką właśnie informację o tej wartości pomocy uzyskanej w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających. Wracając do stricte już do działania. Budżet działania na ten nabór to jest około 880 milionów złotych. Oczywiście to jest około, dlatego że tutaj mamy wahania kursu euro, które co miesiąc ten budżet jest przeliczany na nowo w zależności od tego,
od kursu, który jest na koniec danego miesiąca. Co istotne, 176, prawie 177 milionów euro stanowią środki z instrumentu Unii Europejskiej na rzecz odbudowy. Niezmienny jest tutaj rodzaj wsparcia, czyli cały czas pozostaje nam refundacja części kosztów kwalifikowalnych. Nie wprowadzono żadnych nowych stawek jednostkowych, instrumentów finansowych, innych jakichś form pomocy. Cały czas mamy do czynienia z refundacją. Jeżeli chodzi o poziom pomocy, no to tu nastąpiła zmiana. Oczywiście maksymalnie jest to 50%, tak jak było do tej pory. Natomiast oprócz tego mamy 65% kosztów kwalifikowalnych w zależności od zakresu usług. Ja zaraz będę omawiała poszczególne zakresy usług i tam Państwu wskażę, w których obszarach usług ten poziom dofinansowania i refundacji został podwyższony i można ubiegać się o wyższą wartość tej pomocy. I tutaj przechodzimy już naprawdę do meritum. Mamy zakresy usług, które mamy teraz obowiązujące w rozporządzeniu. Dotychczas udzielaliśmy pomocy tylko na jeden obszar, na działalność usługową związaną z rolnictwem. To był ten sektor, który żeśmy wspierali i do którego ci z Państwa, którzy są doradcami, są jakby przyzwyczajeni. Doszły nam cztery obszary wsparcia, czyli tak naprawdę działanie zmienia się znacząco, tak, bo mamy naprawdę rozbudowane działanie o mnóstwo nowych rzeczy i kosztów i wnioskodawców. O pomoc można się ubiegać tylko i wyłącznie w jednym z tych zakresów. Czyli jeżeli ktoś chce przyjść, ubiegać się o pomoc, na przykład w ramach działalności usługowej związanej z leśnictwem, to nie może jednocześnie w tym wniosku składać, jakby prezentować kosztów i prosić o dofinansowanie działalności związanej z rolnictwem, tak? Czyli trzymamy się tylko i wyłącznie jednego zakresu usług. Tak to wygląda na chwilę obecną. Jakie te zakresy mamy? Tak jak powiedziałam, działalność usługowa związana z rolnictwem to jest coś, co było i jest znane. Cztery nowe obszary. Działalność usługowa związana z leśnictwem, tak, to jest drugi duży obszar, a działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia utrzymania urządzeń wodnych. To jest obszar trzeci. Obszar czwarty to jest ta sama działalność usługowa związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji. Także tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że te nowe obszary wsparcia, czy w zakresie utrzymania urządzeń wodnych, czy w zakresie mycia i dezynfekcji, muszą być powiązane z rolnictwem albo z rolnictwem i leśnictwem, tak jak jest napisane w opisie tego zakresu usług. I ostatni zakres usług dotyczy działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. Więc mamy pięć obszarów wsparcia, z czego cztery nowe. Ubiegamy się o pomoc wyłącznie w zakresie jednego. Więc wniosek o przyznanie pomocy może dotyczyć tylko jednego zakresu wsparcia. Jeżeli chodzi o beneficjenta, co nam się tutaj zmieniło? Pozwoliłam sobie zaznaczyć na kolor czerwony, żeby tutaj takie różnice wskazać. Cały czas mamy jako podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, mamy osoby przedsiębiorców już działających, czyli mamy osobę fizyczną, osobę prawną, wspólników spółki cywilnej, a jednostki JONOP-y i to mają być podmioty, które są albo mikro, albo małymi przedsiębiorstwami, zgodnie z załącznikiem 601 do rozporządzenia Komisji 651, czyli generalnie załącznikiem definiującym, jak określamy wielkość przedsiębiorstwa, tak? Czyli jeżeli wnioskodawca będzie przychodził do nas i będzie podmiotem mającym zarejestrowaną działalność, to musi być podmiotem mikro albo małym. Jeżeli będzie podmiotem średnim lub dużym, no to jak nawet jeżeli złoży wniosek, to ten wniosek zostanie odrzucony ze względu na brak spełnienia tego kryterium podmiotowego. Weryfikacja statusu MŚP, czyli tej wielkości przedsiębiorstwa, jest taka sama, jak była dotychczas, tu się nic absolutnie nie zmieniło. Opieramy się cały czas na oświadczeniu o wielkości przedsiębiorstwa i wyjaśnienia, które są zawarte, stanowią załącznik również do instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. I teraz tak, przedsiębiorcy już działający mogą przyjść do
agencji z wnioskiem o przyznanie pomocy na wszystkie 5 nowych zakresów wsparcia, tak? Czyli na jeden z nich, ale we wszystkich tych obszarach, czyli nie ma tu żadnych ograniczeń. Przedsiębiorca już działający może się ubiegać i zarówno o usługi związane z rolnictwem, ale może złożyć też wniosek na usługi z leśnictwem, czy też kolejny wniosek na, znaczy nie kolejny, bo może być złożony przez danego przedsiębiorcę, może być złożony jeden wniosek, ale jakby tutaj może sobie wybrać jeden z tych zakresów i wszystkie te zakresy są dedykowane dla przedsiębiorców już działających. Jeżeli mówimy o chęci ubiegania się o pomoc na działalność związaną z rolnictwem albo na działalność związaną z leśnictwem, to mamy dodatkowy wymóg, który obowiązywał dotychczas w usługach rolniczych, czyli wymóg związany z prowadzeniem przez 2 lata poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy tej działalności. Tak? I w przypadku, tak jak Państwo widzicie na slajdzie, w przypadku działalności związanej z rolnictwem, my do tego okresu można wliczać okres zawieszenia, tak, do tych 2 lat, natomiast w przypadku działalności związanej z leśnictwem takie okresy zawieszenia nie są dopuszczalne, tak, czyli jeżeli one wystąpią, no to nie ma spełniania tego warunku. Tak wygląda to, jeżeli chodzi o podmioty, które przychodzą jako przedsiębiorcy już działający. Natomiast mogą też przyjść przedsiębiorcy już działający, ale też osoba fizyczna, która jeszcze nie ma takiej działalności zarejestrowanej, na ubiegający się o pomoc na podjęcie działalności. To znaczy, osoba fizyczna, która nie ma jeszcze zarejestrowanej działalności, może złożyć wniosek w takiej formie właśnie, nie rejestrując działalności gospodarczej i w związku z tym będzie zobowiązana do zarejestrowania tej działalności gospodarczej dopiero na etapie, najpóźniej na etapie pierwszego wniosku, przed pierwszym wnioskiem o płatność, tak? Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność. Natomiast w przypadku pozostałych podmiotów, czyli osoby prawnej, wspólników spółki cywilnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przez ten podmiot podejmujący rozumiemy przedsiębiorcę, który w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy nie ma zarejestrowanych kodów PKD właściwych dla tych zakresów usług. Ten aspekt podejmowania, ta część działania, która dotyczy podejmowania działalności gospodarczej, dotyczy tylko 3 zakresów usług. Dotyczy usług związanych z zabezpieczeniem, utrzymaniem urządzeń wodnych, z myciem lub dezynfekcją albo z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Tylko w tych 3 zakresach usług mogą być przyjść podmioty, które nie mają działalności zarejestrowanej w zakresie tego kodu PKD, który jest objęty wsparciem, albo w przypadku osoby fizycznej, przepraszam, nie mają działalności zarejestrowanej w ogóle. I tutaj mamy doprecyzowanie właśnie taki, pozwolimy sobie jeszcze taki slajd podsumowujący, jeśli chodzi o tą osobę fizyczną. Tu mamy definicję podmiotu podejmującego i tak naprawdę co rozumiemy pod tym. Czyli mamy osobę fizyczną, która nie ma zarejestrowanej pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie składania wniosku i dopiero w wyniku jej realizacji ją zarejestruje, ale zgodnie z rozporządzeniem nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność i przedsiębiorcę już istniejącego, to jest jakby druga możliwość wystąpienia podmiotu podejmującego, czyli przedsiębiorcy już istniejący, czyli zarejestrowany w odpowiedniej ewidencji, czyli CEDIG albo CEIDG albo KRS lub też spółka cywilna, która rozszerza wykonywaną działalność o nowy zakres. Na slajdach, które teraz będą przedstawione, prezentuję Państwu kody PKD, opisy takie jakby fiszki zrobiłam dla tych działań, omawiające każdą z tych zakresów usług, z tych działalności usługowej odrębnie. Wydaje mi się, że tak będzie czytelniej, jeżeli każdą omówimy oddzielnie, będzie łatwiej zrozumieć dany obszar wsparcia. No działalność, pierwsza fiszka dotyczy
działalności usługowej związanej z rolnictwem i tu niespecjalnie wydaje mi się, żebym musiała się jakoś bardzo omawiać to, bo no tutaj się nic praktycznie nie zmieniło. Przesunięte został tylko miejsce, jakby usunięte zostały kombajny zbożowe, ale nie ze wsparcia, tylko jakby z jednego paragrafu rozporządzenia, ponieważ mieściły się w innym paragrafie rozporządzenia, tak? Więc teraz kombajny, to jakby, żeby wyjaśnić, bo takie telefony już mieliśmy, kombajny mieszczą się, każde kombajny, które służą do zbioru roślin, mieszczą się właśnie w tej kategorii, która jest tutaj wymieniona. Więc ja tutaj pozwolę się sobie za bardzo nie rozgadywać się na temat tego działania, na temat tego, przepraszam, obszaru usług, bo tutaj no, kody PKD to Państwo wiecie, jakie są objęte wsparciem. Musimy wykonywać tą działalność. Podmiot wnioskujący o pomoc musi ją wykonywać w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Cały czas w tym obszarze mamy 50% kosztów kwalifikowalnych. Koszty, tak jak Państwo widzicie na slajdzie, nie uległy zmianom. Także tutaj nie ma jakichś obszarów, które są jakieś nowe. Ten koszt aparatury pomiarowej dotyczy tylko i wyłącznie tego zakresu usług. On był i jakby pozostał i koszt, pozostałe koszty widzicie Państwo na slajdzie. Tak jak powiedziałam, one tutaj się specjalnie nie zmieniły, także pozwolę sobie tak troszeczkę szybciej przez te slajdy przejść. Co istotne i też jakby chciałam na to zwrócić uwagę, bo za chwilę pokażę też slajdy z zakresami usług mieszczącymi się w poszczególnych zakresami działalności, mieszczącymi się w danych kodach PKD. Te zakresy usług są pobrane z wyjaśnień PKD i natomiast tam jest też informacja o precedensach, czyli o takich dodatkowych jakichś kwalifikacjach, które Główny Urząd Statystyczny wyjaśniał od momentu wejścia w życie tego rozporządzenia z 2007 roku i te wyjaśnienia co do kodów PKD też pozawierałam, te precedensy też pozawierałam na tych prezentacjach tam, gdzie było. Tutaj akurat w zakresie chyba usług, te kody PKD dla działalności związanej z usługami rolniczymi no są na pewno znane, więc tak jak Państwo widzicie, mamy 0161Z, czyli usługi wspomagające produkcję roślinną, to pozostało bez zmian. Kolejny też jest bez zmian, czyli działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt. To są zakresy usług wynikające z wyjaśnień PKD, tak? I później mamy działalność usługowa następująca po zbiorach. Te trzy kody PKD są wspierane w ramach tego pierwszego obszaru usług. Natomiast kolejny obszar usług, nowy, także tutaj już troszeczkę więcej czasu będę poświęcała, to jest działalność usługowa związana z leśnictwem. Jedyny kod, który jest tu kodem wspieranym, jest to kod 0240Z, to jest działalność usługowa związana z leśnictwem. Zaraz tam Państwu pokażę, jak jest szczegółowo jego zakres wynikający z rozporządzenia, o klasyfikacji PKD i załącznika wyjaśnienia PKD 2007. Co istotne w tym obszarze usług, tutaj mamy też obowiązek, powtarzam, bo było to już wcześniej, którymś z wcześniejszych slajdów, w tym obszarze usług mamy również obowiązek wykonywania działalności przez 24 miesiące poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Czyli zaraz powiem, jak to będzie sprawdzane, to będzie na którymś z kolejnych slajdów. Poziom dofinansowania 50%, czyli tak samo jak w usługach rolniczych, mamy tutaj 50%, a nie 65%. Jakie mamy koszty? Koszty są związane z zakupem, transportem, instalacją, leasingiem nowych maszyn, urządzeń i narzędzi. Nie, w ogóle, bo pojawiło się takie pytanie, czy w tym działaniu można kupić rzeczy używane. No nigdy nie było można i teraz też nie można, tak? Więc wszystko, co kupujemy, ma być nowe. Urządzenia są określone tutaj, katalog tych urządzeń jest określony tutaj, podobnie jak w usługach rolniczych, przez pryzmat przeznaczenia, do którego będą wykorzystywane. I mamy urządzenia przeznaczone do przygotowania gleby pod zalesienia, urządzenia do zalesień odnowień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania, zrębkowania gałęzi,
a także pozyskiwania zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne. Dodatkowo, oprócz tego zakresu usług, który tutaj jest wskazany, mamy możliwość zakupu ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Czyli tutaj jest analogicznie jak w działalności usługowej związanej z rolnictwem, ciągniki podlegają ograniczeniu. Z racji tego ograniczenia ciągnik nie może być jedyną pozycją kosztów kwalifikowalnych, a i wartość kosztów, która jest zaliczana do kosztów kwalifikowalnych, to będzie równowartość 50% pozostałych kosztów. Ciągnik może być droższy, ale do kosztów kwalifikowalnych będzie to, co jest 50%. Dla przykładu, jeżeli mamy pozostałe koszty inwestycji o wartości 200 tysięcy złotych, pozostałe, czyli bez ciągnika, to koszt ciągnika, który może zostać ujęty w kosztach kwalifikowalnych, to jest 100 tysięcy. Tak, czyli 50% z 200. Razem inwestycja będzie miała koszty kwalifikowalne na poziomie 300 tysięcy złotych. Więc tak należy czytać ten przepis. Pozostałe koszty kwalifikowalne, które są już kosztami wspólnymi występującymi we wszystkich pięciu obszarach wsparcia, to są koszty zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania służącego do zarządzania, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty, licencje, no i koszty ogólne, sprowadzające się tak naprawdę do jednego kosztu, czyli do kosztu wykonania biznesplanu, maksymalnie kwota 10 tysięcy złotych. Pytania, które pojawiły się w naszym wydziale w związku z tymi usługami, no tutaj mamy właśnie wyjaśnienia, nie podlegają wsparciu wozy asenizacyjne do podlewania upraw leśnych w ramach kosztu dotyczącego pielęgnacji upraw leśnych. No jakby konsultowaliśmy się w tym zakresie i tutaj pielęgnacja upraw leśnych nie obejmuje koszty podlewania. Podlewanie jest może w produkcji szkółkarskiej sadzonek, natomiast nie już na uprawie leśnej. Natomiast przyczepa leśna, bo taki koszt też, o taki koszt też były pytania, wykorzystywana do celów określonych w literze A, czyli do tych celów, które mamy tutaj przeznaczone, tak, w tych myślnikach, może stanowić koszt kwalifikowalny. Oczywiście to wszystko musi zostać wykazane w biznesplanie, tak? To biznesplan musi nam pokazać, jakie jest uzasadnienie wykorzystania kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych w tym projekcie. Jeżeli chodzi o wyjaśnienia PKD, no to obejmują one takie usługi, tak? Czyli to, co się mieści w tym kodzie 0240Z, mamy tego rodzaju działalność, ale to też, żebyśmy tutaj dobrze się rozumieli, nie wszystkie rzeczy, które są tutaj wykazane, agencja daje pieniądze do urządzeń i narzędzi, sprzętu wykorzystywane w ramach tych czynności. My mamy czynności, do których możemy zakupować w ramach projektu sprzęty, mamy określone w literze A tej prezentacji, tak? Więc tu się trzeba tym sugerować, tak? My dajemy tylko na koszty, które są przeznaczone do tych elementów, do tych czynności wymienionych w tych myślnikach. Więc to jest jakby bardzo istotne, bo tak to będę podkreślała, bo to będzie jeszcze bardziej znaczące w tych dalszych obszarach usług, więc tutaj trzeba o tym pamiętać. Więc tak jak widzicie Państwo, zakres tego kodu jest skorelowany z leśnictwem. Też pojawiały się pytania o wycinki drzew, na przykład realizowane na rzecz PGE albo innych instytucji czy podmiotów. No tutaj w takich przypadkach wątpliwych zawsze konieczne jest dostarczenie stanowiska GUS-u o tym, że dana usługa jest kwalifikowana w tym zakresie 0240, a nie na przykład w zagospodarowaniu terenów zielonych. Więc są generalnie, tak jak Państwo widzicie, nawet z nazwy wynika, są to usługi skorelowane z leśnictwem, więc tutaj ten las jest podstawą, więc jeżeli wycinanie jest w parkach albo w innych miejscach, to w naszej ocenie raczej nie będzie to stanowiło wpisywania się tutaj w ten kod, ale jakby tutaj, jeżeli wnioskodawca
chce mieć pewność, to może wystąpić do GUS-u i wtedy, mając stanowisko GUS-u, które będzie dla niego pozytywne, to może się oczywiście ubiegać o przyznanie pomocy, dołączając nam to stanowisko, żebyśmy mieli świadomość, byli w tym samym stanie wiedzy. Więc tutaj zwracam na to uwagę, że zawsze te usługi, które się planują, muszą być skorelowane z kosztami i skorelowane z tym zakresem, który mieści się w danym kodzie PKD. Jeżeli chodzi o te dwa zakresy usług, czyli usługi związane z rolnictwem i usługi związane z leśnictwem, to tutaj należy pamiętać, że mamy ten warunek przyjścia do procesie ubiegania się o pomoc podmiotu, który już ma historię w tym zakresie, czyli podmiot musi 24 miesiące wykonywać tę działalność. Jak my to weryfikujemy? Weryfikujemy się to w sposób taki sam, jak weryfikowaliśmy to w przypadku usług leśnych, czyli przedsiębiorca musi mieć wpisany kod PKD w ewidencji CEDIC albo w rejestrze przedsiębiorców KRS, albo w przypadku umowy spółki cywilnej, to jeszcze w umowie spółki cywilnej, ale w przypadku też podmiotów, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ze względu na te ograniczenia publikacji 10 kodów PKD w tej ewidencji, no to ten warunek może być również udokumentowany poprzez jego spełnienie, poprzez dostarczenie umowy spółki, w której ta informacja będzie zawarta i będzie wiadomo, kiedy ten kod został tam wprowadzony. To jest jeden element. I drugi element, który musi wystąpić łącznie, to jest przedstawienie faktur. Jeszcze może wracając do tego figurowania w CEDIG-u, to warunek w przypadku wspólników spółki cywilnej, oprócz tego, że umowa spółki mówi o tym, że w tym okresie 24 lat, czyli co najmniej te 24 miesiące, nie lata, przepraszam, 24 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, ten kod był w tej umowie już wpisany, to ten warunek musi być również spełniony przez każdego ze wspólników, czyli będziemy to sprawdzać tak jak do tej pory w rejestrach CEDIK-KRS, czy tam znajdują się te kody co najmniej od tych 2 lat. Jeżeli chodzi o drugi warunek, który musi być spełniony, czyli te faktury, tak jak było do tej pory, również należy przedstawić faktury w przypadku usług leśnych, potwierdzające wykonanie usług leśnych, czyli usług, które wpisują się w ten zakres, który pokazywałam tutaj, czyli nie może być ogólnie usługa leśna, tylko musi być to konkretnie napisane, co jest przedmiotem, tak jak nie może być ogólnie usługa rolna, musi być konkretnie napisane, co jest przedmiotem tej usługi i to muszą być faktury na kwotę co najmniej 20 tysięcy złotych brutto, w każdym z lat po 10 tysięcy złotych. To się nie zmieniło, tutaj mamy analogiczne regulacje i analogiczne podejście, jak było do tej pory. W przypadku spółek cywilnych dokumenty muszą być wystawione na spółkę cywilną, a nie na wspólników, tak? Czyli tutaj prowadzenie czy wykonywanie działalności w zakresie usług leśnych czy rolnych jest dokumentowane poprzez dostarczenie faktur, które są wystawione przez spółkę cywilną, a nie przez wspólników, tak? Bo to ten podmiot ubiega się o pomoc. I kolejny zakres usług, działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczania i utrzymania urządzeń wodnych. Tutaj mamy 3 kody PKD, będące kodami wspieranymi. Kody takie, bym powiedziała, trochę trudne, bo mamy te roboty związane z budową rurociągów, z budową obiektów inżynierii wodnej oraz działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. Tak jak za chwilę zaprezentuję te kody, zakres tych kodów wynikający z wyjaśnień PKD, natomiast istotne jest to, co jest napisane w nawiasie poniżej, że tutaj nie obejmujemy wsparciem całego zakresu kodów z tych całego zakresu usług z tych trzech podklas działalności, tak? Tutaj będą objęte wsparciem tylko te usługi mieszczące się w tych wyżej wymienionych kodach, które będą miały związek z rolnictwem, tak? Z rolnictwem i z działalnością związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia utrzymania urządzeń wodnych, tak? Więc to jest ważne, tak? Że nie można powiedzieć, że wszystko, co mieści się w kodzie, jakaś tam budowa czy prowadzenie linii energetycznej, będzie tutaj podlegało wsparciem. Nie. Tutaj podlega tylko to, co jest związane po pierwsze z rolnictwem, ale z rolnictwem w kontekście zabezpieczenia utrzymania urządzeń wodnych, tak?
Praktycznie sprowadza się do świadczenia tych usług, które są w przeznaczeniu kosztów kwalifikowalnych. Za chwilę o tym powiem, to się jakby tutaj rozjaśni ta informacja, mam nadzieję. Kto się może ubiegać o pomoc? Tutaj może mieć podmiot podejmujący i wykonujący, tak? Czyli to jest to, co na samym początku omawiałam w slajdach dotyczących wykonywania, kto jest podmiotem podejmujący, kto się może ubiegać, beneficjenta, kto się może ubiegać o pomoc. Więc tutaj może przyjść o pomoc zarówno podmiot, który ma historię, podmiot, który miał, dopiero zarejestrował działalność, jak i podmiot, który dopiero zarejestruje w wyniku realizacji operacji. Co najmniej jeden z tych kodów objętych wsparciem. Jeżeli chodzi o poziom dofinansowania, to jest pierwszy z zakresów usług, który ma podwyższony koszt, procent dofinansowania. Mamy dwa takie obszary usług, to jest pierwszy. Czyli tutaj w tym zakresie możemy otrzymać refundację na poziomie maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli chodzi o koszty, czyli tak naprawdę to meritum, do czego my możemy otrzymać, do czego Państwo możecie otrzymać pomoc, a co agencja, pracownicy agencji muszą zweryfikować. To mamy tutaj koszty oczywiście tak samo jak wcześniej, to są koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, ale też koszty związane z instalacją, transportem lub takie, które mogą być finansowane w formie leasingu, ale przeznaczone do. I mamy tutaj tylko cztery zakresy usług. Regeneracyjne kształtowanie cieków wodnych, obszarów wodno-błotnych, układanie drenażu, kopanie stawów zbiorników oraz utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji. To są cztery takie obszary, do których można zakupować urządzenia. Czyli jeżeli chce się kupić koparkę, no to trzeba wykazać, do którego z tych obszarów ma być ta koparka przeznaczona. Tak? I to wykazanie oczywiście następuje w biznesplanie, i to będzie podlegało analizie. I tak w przypadku każdego z kosztów, tu nie można jakby przyjść i powiedzieć tylko, że ogólnie napisać, że to jest jakieś urządzenie, maszyna służąca do, nie wiem, budowy jakiegoś urządzenia wodnego, tylko tu ma być konkretna korelacja, konkretne uzależnienie i pokazanie w biznesplanie, że ten koszt mieści się, planowany przez Państwo, to urządzenie mieści się właśnie w zakresie jednego z tych czterech myślników. Pozostałe cztery punkty to są koszty wspólne, które tak jak powiedziałam są kosztami występującymi we wszystkich zakresach usług, czyli sprzęt komputerowy lub oprogramowanie służące do zarządzania, później wdrożenie systemu zarządzania jakością, patenty, licencje, no i koszty ogólne. I czyli jakby te koszty są kosztami wspólnymi, będą występować na wszystkich tych slajdach, wszystkich opisach tych fiszek dla poszczególnych zakresów usług. Teraz prezentuję Państwu jakby objaśnienia dla tych trzech, tak, mamy tutaj trzy kody wsparcia pod klasy PKD, Polskiej Klasyfikacji Działalności i mamy tutaj omówienia ich wynikające z wyjaśnień PKD. To jest cały zakres, który mieści się w tym kodzie zgodnie z klasyfikacją GUS-u, tak, Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast tak jak Państwo widzicie, no, są to koszty bardzo rozległe, nie wiem, oczyszczalnie ścieków czy rurociągi przesyłowe. Tutaj no, tylko niewielka część to będą właśnie te systemy irygacyjne, zbiorniki, które będą się mieściły w ramach naszego działania, tak? Usługi związane z nie wiem, na przykład kopanie zbiorników tutaj mieszczą się w tym kodzie, więc tylko fragment tych usług, fragment tego zakresu, tych robót mieści się de facto w zakresie wsparcia w ramach usług działania 6.4, poddziałania 6.4. To miałam na myśli, mówiąc Państwu na początek, tak się przewijam, żebyście Państwo też to widzieli, mówiąc, omawiając ten zapis w nawiasie, który jest, że praktycznie sprowadza się do świadczenia usług określonych przeznaczeniem kosztów kwalifikowalnych. Przeznaczenie kosztów kwalifikowalnych mamy w tym miejscu, w punkcie A, do czego możemy te urządzenia kwalifikować i w tym zakresie można świadczyć usługi w ramach tych obszarów, tego obszaru, usług, który jest objęty tutaj finansowaniem agencji. Więc mamy ten kod pierwszy. Kod drugi 4291 wygląda w taki sposób, czyli też mamy no, dość tutaj właściwie chyba rowy odwadniające.
Zawsze oczywiście, jeżeli Państwo macie jakiś pomysł i wydaje Wam się, że to mieści się w tym kodzie, to tak jak powiedziałam wcześniej przy usługach leśnych, należy wystąpić do GUS-u o wydanie takiej opinii i my będziemy to oczywiście przyjmować, jeżeli taka opinia będzie pozytywna. Jeżeli agencja będzie miała wątpliwości, również będzie prosiła o ocenie projektów, również będzie prosiła o takie stanowiska GUS-u, więc jakby tutaj wątpliwości mogą być po obu stronach. Natomiast jeżeli chce się jakby przygotować prawidłowo wniosek i skutecznie zadbać o to, żeby jednak nie stracić pieniędzy na przygotowanie samego formularza, no to dobrze by było się upewnić, jeżeli nie są jednoznaczne stanowiska, czy dana usługa mieści się w tych zakresach kodów PKD. Kolejny, trzeci kod to jest kod, który również występuje w usługach rolniczych, ale tutaj on jest stricte powiązany z zabezpieczeniem, utrzymaniem urządzeń wodnych i tak naprawdę tutaj z tego zakresu widzielibyśmy w tym zakresie usług tylko tę część dotyczącą eksploatacji systemów irygacyjnych dla celów rolniczych. To tak w naszej ocenie tutaj agencji. Więc te trzy kody są kodami wspieranymi w zakresie obszaru związanego z usługami związanymi z rolnictwem, ale w zakresie utrzymania i zabezpieczenia urządzeń melioracji, urządzeń wodnych, przepraszam, bo to jest szersze pojęcie, nie urządzenia melioracji, tylko urządzenia wodne podlegają tutaj temu działaniu. Kolejny przedostatni zakres usług, który występuje, to jest zakres związany z rolnictwem i leśnictwem, tak? Czyli cały czas to podkreślam, że te usługi muszą mieć tą korelację z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji. W ramach tego obszaru usługowego podlegającego wsparciu mamy dwa kody PKD, które również mają szeroki zakres. Kod 8122, specjalistyczne sprzątanie budynków obiektów przemysłowych oraz 8129, pozostałe sprzątanie. Tak jak było, jak wcześniej podkreślałam, tak tutaj podkreślam, że nie wszystkie usługi z tych kodów nie będą podlegały wsparciem. Tutaj mogą podlegać wsparciu jedynie te usługi, których nam Państwo wykażecie w dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności w biznesplanie, że mają związek z rolnictwem, tak, w zakresie mycia i dezynfekcji. Zaraz też jakby o przemawianiu kosztów będzie to podkreślone. Kto może się ubiegać o pomoc? Również mamy tu podmiot podejmujący i podmiot wykonujący, czyli obie te formy mogą tutaj podmioty działające lub podmioty, które dopiero uruchomią działalność, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, albo zarejestrują tę działalność, ten kod PKD w wyniku realizacji operacji, mogą przyjść ubiegając się o pomoc. Poziom dofinansowania dla tego obszaru wsparcia to jest 50%, czyli to jest ten standardowy poziom niepodwyższony. Jakiego rodzaju koszty? Koszty, tak jak Państwo tutaj widzą na tym slajdzie w tych dwóch myślnikach, to są de facto koszty związane z zakupem maszyn, narzędzi, urządzeń do mycia i dezynfekcji, ale czego? To są budynki służące gospodarce rolnej, budynki produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe i do mycia i dezynfekcji urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych lub pojazdów, urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych, tak de facto. Więc do tych zakresów leśnych i rolniczych maszyn i urządzeń możemy tutaj, do mycia i dezynfekcji możemy tutaj przyznać pomoc i mogą dotyczyć tego projekty, jeżeli Państwo będziecie o to wnioskować. Pozostałe cztery koszty PKD, tak jak mówiłam, przepraszam, cztery koszty kwalifikowalne są wspólne dla wszystkich tych obszarów wsparcia, więc nie będę ich jakby tu po raz kolejny czytała. Natomiast co nie podlega, co już z telefonów widzimy i jakie są zapytania, więc dlatego to jest na tym slajdzie, nie podlegają wsparciu urządzenia do zamiatania, bo to nie są urządzenia do mycia, nie podlegają również wsparciu ładowarki teleskopowe.
I to tak wygląda. Jeżeli chodzi o sam zakres kodów PKD, ten zakres, który jest teraz prezentowany na slajdzie, wynikający z wyjaśnień GUS-owskich, no to widzicie Państwo, jest on bardzo, bardzo szeroki, tak? Tak jak powiedziałam wcześniej, my tylko będziemy tutaj finansować rzeczy, które będą miały na celu mycie i dezynfekcję albo budynków związanych z produkcją rolną, albo maszyn i urządzeń związanych z produkcją rolną bądź leśną. To jest jakby cel tego działania, więc zakres kodu jest bardzo szeroki, natomiast tylko ta część, którą powiedziałam, z tego kodu będzie finansowania. Tak samo jest w kodzie kolejnym, więc tutaj to, co będą, jeżeli będą sytuacje jakiekolwiek wątpliwe, to będziemy oczywiście prosić albo o przedstawienie opinii GUS-u, albo sami o tą opinię GUS-u będziemy występować. Jeżeli będziemy mieli dostatecznie prawidłowy, duży opis usługi, bo ci z Państwa, którzy występowali do GUS-u, wiedzą, że trzeba tam troszkę opisać, jak ta usługa, ten proces świadczenia usługi wygląda, tak żeby GUS wiedział, jakie przesłanki ma do kwalifikowania tej usługi do właściwego rodzaju działalności. Więc oba te kody są kodami bardzo szerokimi w swoim zakresie. Podkreślam, my tylko część finansujemy związane z usługami dedykowanymi dla mycia, dezynfekcji budynków związanych z produkcją rolną lub pojazdów, maszyn i urządzeń rolnych albo leśnych. Ostatni zakres usługowy, który jest objęty wsparciem, to jest działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. Mamy tu trzy kody objęte wsparciem. Tak naprawdę sprowadzające się do kodów stricte informatycznych związanych z oprogramowaniem, zarządzaniem urządzeniami czy działalnością usługową w zakresie tych technologii. Te same wyjaśnienia są w nawiasie, które były przy dwóch poprzednich zakresach, czyli nie wszystkie usługi z tych kodów mogą być przedmiotem dofinansowania. Mogą być wyłącznie te, które mają powiązanie z rolnictwem. Kto może się ubiegać o wsparcie? W ramach tego obszaru wsparcia, obszaru usług, możemy mieć zarówno podmiot podejmujący, jak i podmiot wykonujący. Tak? Czyli tutaj mamy jakby dopuszczone wszystkie cały ten katalog podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy. To jest drugi z obszarów usług, z zakresu usług, który jest objęty 65% poziomem kosztów kwalifikowalnych, tak? Czyli pierwszy to były urządzenia, usługi w zakresie utrzymania urządzeń wodnych, a to jest drugi z tych obszarów. Tutaj Ministerstwo Rolnictwa troszeczkę inaczej określiło w tym zakresie usług koszty kwalifikowalne, wymieniając literalnie te rzeczy, które mogą być przedmiotem dofinansowania. No i tak jak Państwo widzicie, tutaj mamy stacje bazowe do przesyłu danych, sensory, czujniki różnego rodzaju, urządzenia sterujące, pedometry, akcelerometry, drony, stacje meteo, także gotowe rozwiązania wspomagające technologie cyfrowe, czyli w postaci jakiejś aplikacji czy chmur, czy też przestrzeni na dysku, przy czym nie mogą one stanowić więcej niż 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Możliwość też zakupu sprzętu komputerowego do zarządzania, to jest koszt wspólny dla wszystkich obszarów, ale oprócz tego sprzętu można też kupić sprzęt służący w innym zakresie, czyli de facto doświadczenia tych usług, które są potrzebne, mianowicie mamy tutaj laptop, tablet, serwer, ale te koszty z kolei są też ograniczone, nie mogą przekroczyć więcej niż 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Podobnie wdrożenie aplikacji typu open source nie może przekroczyć więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Trzy pozostałe koszty są kosztami wspólnymi dla całego działania, więc jakby tutaj już pominę, bo o nich mówiłam. Jakie mamy zakresy
działalności, które mieszczą się w tych kodach. Tak jak powiedziałam, to, co jest na tych slajdach z opisami kodów, wynika z wyjaśnień PKD, więc to są szerokie obszary. Tutaj mogą być tylko te, które mają związek ze świadczeniem usług w zakresie tego rolnictwa, w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. Także tak jak Państwo widzą, poszczególne te kody one są, no, jakby są szerokie, obejmują dużo różnych rzeczy i tutaj zapewne będzie to jeden z największych obszarów, który będzie wymagał przeprowadzania konsultacji w zakresie usług z Głównym Urzędem Statystycznym, kwalifikowalności danej działalności, tak przynajmniej w naszej opinii. I to by było tak naprawdę omówienie pięciu tych obszarów usług. Chyba na czacie cały czas są pytania, bo tu widzę, że słyszę, że koleżanka cały czas tutaj uderza w klawiaturę i odpisuje. Tak jak mówiliśmy, jeżeli na jakieś pytanie, zadające pytania nie otrzymają odpowiedzi, to prosimy, widocznie może są za mało precyzyjne albo wymagają doprecyzowania jakiegoś szerszego opisu, kontekstu, więc jakby prosimy o zadanie tych pytań przez te kanały, o których mówiłam wcześniej, a które pojawią też się na końcowym slajdzie. Ale wracając do prezentacji. Jakie mamy jeszcze inne kryteria przedmiotowe? Jakie są koszty niekwalifikowalne? Tutaj koszty niekwalifikowalne wymienione na tym slajdzie dotyczą wszystkich zakresów usług i tak naprawdę zostały poszerzone o jeden kod w stosunku do stanu poprzedniego, o jeden koszt, przepraszam, w stosunku do stanu poprzedniego, to znaczy do koszt rozbudowy infrastruktury sieci 5G oraz sieci światłowodowej. Tak? Wszystko inne, tak jak było, tak pozostaje niekwalifikowalne, czyli rzeczy używane i nabycie nieruchomości, i podatek VAT i inwestycje odtworzeniowe. Jakie są kryteria pozostałe podmiotowe ubiegania się o pomoc, bo trochę przeszliśmy przez te fiszki dotyczące tego, kto i na co może się ubiegać o pomoc, a tutaj jeszcze troszkę wracamy do tego, kto się może ubiegać. Więc tak jak tam wspominałam przy definicji beneficjenta, o pomoc może ubiegać się ktoś, kto ma status mikro małego przedsiębiorstwa, czyli taka jest wielkość tego podmiotu na podstawie oświadczenia sporządzonego przez wnioskodawcę, które agencja również weryfikuje w dostępnych bazach i publicznie, i komercyjnych bazach, do których agencja ma dostęp. Jedyny podmiot, którego nie dotyczy ocena statusu MŚP, to jest osoba fizyczna, która w momencie ubiegania się o przyznanie pomocy nie prowadzi, nie ma zarejestrowanej działalności pozarolniczej, ani nie prowadzi działalności rolniczej. Nie jest to przedsiębiorca w rozumieniu przepisów unijnych, w związku z tym nie musi składać tego oświadczenia, ale zawsze musi być jakieś ale, więc tutaj też jest ale, ale jest takie, że jeżeli ktoś złoży wniosek jako osoba fizyczna, ale w momencie, w okresie od złożenia wniosku do zawarcia umowy zarejestruje już tę działalność, to tak naprawdę powinien dostarczyć nam to oświadczenie o statusie MŚP, ponieważ w momencie przyznawania pomocy my mamy do czynienia z przedsiębiorcą. Podmiot zarejestrowany jest już przedsiębiorcą, więc ten podmiot powinien, ta osoba fizyczna powinna nam dostarczyć wtedy to oświadczenie. Natomiast osoba fizyczna, która od momentu złożenia wniosku do momentu zawarcia umowy cały czas będzie tą osobą fizyczną bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, rolniczej czy pozarolniczej, czy nie będzie wykonywała również działalności rolniczej, to ta osoba nie jest zobowiązana do przedstawiania nam ani określania swojego statusu, ani przedstawiania załącznika do wniosku o przyznanie pomocy o swojej wielkości przedsiębiorstwa. Tak? Bo nie ma tego przedsiębiorstwa. Kryterium podmiotowe pozostałe, no to jest posiadanie numeru producenta. Tu oczywiście nic się nie zmieniło. Jeżeli ktoś nie ma tego numeru w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, powinien wystąpić o jego nadanie. I taki warunek, który jest na granicy podmiotowego i przedmiotowego, czyli zdolność do zrealizowania operacji osiągnięcia celu, co my weryfikujemy na podstawie informacji zawartych w biznesplanie. Tak?
Co jeszcze istotne? Operacja musi dotyczyć działalności usługowej wyłącznie w jednym zakresie usług. To już trzeci raz chyba podkreślam, także przepraszam za powtórzenie, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało. Czyli wyłącznie jeden zakres usług może być w ramach tego wniosku. Oczywiście, jeśli w danym zakresie usług, takich na przykład w usługach rolniczych, mamy trzy kody PKD, no to można złożyć wniosek na wszystkie trzy kody PKD, no ale tylko w ramach tego jednego zakresu usług. Oczywiście operacja, to te warunki są analogiczne, jak były wcześniej, czyli operacja musi być uzasadniona ekonomicznie. Ta realizacja inwestycji nie jest możliwa do realizacji bez udziału środków publicznych, nie byłaby możliwa. Operacja musi spełniać wymagania określone innymi przepisami, a koszty kwalifikowalne nie mogą być finansowane z udziałem innych środków publicznych, tak? Czyli tutaj nie ma żadnych zmian w tym obszarze. Jeżeli chodzi o okres realizacji operacji, tutaj też nic nie uległo zmianie, oprócz wydłużenia maksymalnego okresu rozliczenia, czyli operacje nie mogą być realizowane dłużej niż do czerwca 2025 roku. Możemy realizować w jednym etapie, w dwóch etapach, albo w przypadku leasingu może być to maksymalnie pięć etapów, ale też, które się musi zamknąć w 36 miesiącach, tak? Więc tak to wygląda, jak wyglądało i tutaj się nic w tym zakresie nie zmieniło i mamy tutaj tę kwestię taką samą. Jeżeli chodzi o kryteria wyboru operacji, to oczywiście one się zmieniły w związku z tymi nowymi zakresami usług i dodatkowymi kryteriami, które zostały wprowadzone. Jeżeli chodzi o innowacyjność, to to kryterium wyboru operacji, to kryterium punktowe nie uległo żadnym zmianom. Jak było, tak jest, czyli dotyczono wszystkich i jeżeli największa część kosztów dotyczy czegoś, co wiąże się z uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług, to może być to uznane za innowacyjne. Kolejne kryterium, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, to kryterium dotyczy tylko i wyłącznie obszaru pierwszego, czyli działalności usługowej w rolnictwie. To kryterium opiera się, jego weryfikacja opiera się na charakterystyce maszyn na załączniku numer 1 do rozporządzenia, tak naprawdę, 2, przepraszam, do rozporządzenia, gdzie mamy wykaz maszyn spełniających to kryterium i punkty za wypełnienie tego kryterium będą nadawane jedynie podmiotom, które ubiegają się o wsparcie właśnie w ramach tego obszaru usług związanego z rolnictwem. Kolejne kryterium trzecie jest wspólne dla wszystkich, jest takie samo jak było, tu nic nie uległo zmianie, czyli mamy nieuzyskanie pomocy w ramach działań różnicowanie mikroprzedsiębiorstwa lub analogiczne działanie z poprzednich wdrażane w ramach osi LIDER. Jeżeli wnioskodawca nie otrzymał pomocy w ramach tych działań, otrzyma wtedy 2 punkty. I tutaj już mamy fragmenty nowych kryteriów. Pierwsze nowe kryterium punktowe dotyczy realizowania operacji związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania i utrzymania urządzeń wodnych. Jeżeli przyjdzie do nas wnioskodawca, który złoży wniosek na realizację projektu właśnie w tym obszarze, to już za sam wniosek i za złożenie wniosku w tym obszarze otrzymuje 2 punkty. Ten obszar jest po prostu jakby tutaj przez ministerstwo priorytetowo traktowany. Kolejny obszar, który też można powiedzieć, że jest w jakiejś części priorytetowo traktowany, to są operacje realizowane w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w rolnictwie, ale tam musi być dodatkowo wykazane, że te operacje mają związek z ograniczaniem zużycia środków ochrony roślin albo z zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi albo z nowoczesnym zarządzaniem stadą zwierząt. Więc jeżeli to uzasadnienie ma zostać wykazane przez państwa, przez podmioty wnioskujące, przez doradców w dokumentacji aplikacyjnej, tak? Czyli w biznesplanie są do tego sekcje, w których należy to opisać i wyjaśnić, tak żeby na podstawie specyfikacji urządzeń lub dodatkowej argumentacji, w jaki sposób rzeczywiście zakup tych urządzeń przekłada się na spełnienie tych kryteriów. Jeżeli to zostanie uzasadnione, przyznajemy
Dwa punkty. Tak jak powiedziałam, tylko to kryterium dotyczy obszaru ostatniego, czyli obszaru usług związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. Kolejne kryterium to jest kryterium dotyczące posiadania doświadczenia lub kwalifikacji lub wykonywania działalności. Tak, przepraszam, te trzy slajdy szybko przesunęłam, ale zaraz je omówię po kolei. Tutaj generalnie to kryterium może, znaczy dotyczy wszystkich, tak, wszystkich wnioskodawców, z pewnymi ograniczeniami, o których powiem za chwilę. Natomiast wystarczy spełnienie jednego z tych myślników, czyli doświadczenia, kwalifikacji lub wykonywania, aby otrzymać dwa punkty. Nie trzeba spełniać wszystkich, wystarczy spełnić jedno. Pierwsze, jakie jest doświadczenie? Co rozumiem przez to doświadczenie? Tutaj po konsultacjach z Ministerstwem Rolnictwa wypracowane zostało przez ten projekt, przez ten podobny charakter rozumiemy zrealizowane w przeszłości, no oczywiście, bo to czas przeszły, projekty, które są finansowane ze środków unijnych lub innych źródeł zewnętrznych, tak? I mamy te projekty zarówno zakupowe w zakresie działalności usługowej, o wsparcie, której się ubiega nasz wnioskodawca, ale też innej działalności. I podobnie jest z pozostałymi projektami, czyli to mogą być projekty budowlane albo projekty miękkie, szkoleniowe, doradcze, czy jeszcze inne w zakresie tej prowadzonej działalności usługowej lub też innej. Ten opis w tym zakresie należy umieścić w biznesplanie, jest do tego odpowiednie pole, o tym będzie mówił kolega Piotr Stolarski. I tam w tych punktach należy wykazać to doświadczenie, tę historię tak naprawdę ubiegania się o pomoc. To znaczy nie trzeba opisywać nie wiadomo jakiej liczby tych projektów. To wystarczy okazanie się jednym i to już upoważnia do nadania punktów. Do wniosku należy dołączyć kopię takiej umowy lub decyzji przyznającej takie dofinansowanie lub finansowanie i to będzie podstawą do przyznania punktów w tym obszarze. Tak? To ma być oczywiście realizacja projektów przez podmiot wnioskujący o pomoc. Nie wspólnika, nie prezesa, nie wiem, udziałowca, prokurenta, tylko to mają być umowy, które zostały zawarte, w których stroną jest właśnie nasz wnioskodawca. To jest, żeby była jasność, bo też takie pytanie się pojawiło. Jeżeli chodzi o drugie alternatywne kryterium, które można spełnić, aby dostać te dwa punkty, bo tu się nie sumują te punkty, tylko nadaje się jeden raz dwa punkty za spełnienie co najmniej jednej z tych przesłanek, to jest posiadanie kwalifikacji odpowiedniej do przedmiotu operacji. Tutaj też wypracowane zostało z Ministerstwem Rolnictwa, aby przyjąć rozwiązanie, jedno z rozwiązań takich, które jest stosowane w działaniu 6.2. I tutaj za te kwalifikacje możemy uznać te rzeczy, które Państwo widzicie, czyli ukończone studia, niezależnie od kierunku, wykształcenie średnie niezależnie od kierunku, ale już kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły pierwszego stopnia lub tytuł kwalifikowanego robotnika, mistrza zawodowy muszą być już w zakresie wykonywania lub podejmowania tej działalności gospodarczej o wsparcie, której się ubiega, tak? Więc tu musi być już ten związek. Za to otrzymuje się dwa punkty. Tutaj dodatkowo to trochę już jest odmienne rozwiązanie od tego, które jest w 6.2, ale z kolei to rozwiązanie jest skorelowane z działaniem 19.2. Uznaje się również za te kwalifikacje odbyte kursy szkolenia mające znaczenie w stosunku do tej planowanej operacji. Przy czym te szkolenia, kursy, umiejętności, uprawnienia muszą być potwierdzone dokumentami, czyli zaświadczeniami wydanymi przez podmioty szkoleniowe. Żeby uniknąć pewnego rodzaju naciągnięć, no przyjęto, że są to podmioty szkoleniowe, które są akredytowane przez Kuratorium Oświaty, albo no, w przypadku kwalifikacji zawodowych, no to są certyfikaty kwalifikacji zawodowej wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Nie wiem, czy tutaj akurat ten certyfikat będzie miał zastosowanie w którymś z przypadków, ale jest to jakby przewidziane, znaczy założyliśmy, że istnieje taka możliwość, tak, więc tutaj tak to wygląda, jeśli chodzi o kwalifikacje. Natomiast ostatnie kryterium
alternatywne w ramach tego doświadczenie, kwalifikacje, wykonywanie. To jest właśnie kryterium związane z posiadaniem, z wykonywaniem działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji, czyli z działalności w tym zakresie, w którym się ubiegamy o pomoc. My będziemy to weryfikować w oparciu o rejestr CEDIC albo KRS. Przepraszam, jeszcze wrócę do jednej rzeczy. Kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji dotyczą tylko wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, tak? Czyli jeżeli przychodzi je pomoc, wnioskuje osoba fizyczna, to ta osoba może okazać się tym spełnieniem tego kryterium i tymi dokumentami. Te dokumenty mają być wystawione na nią, a nie na pracownika na przykład, tak? Bo takie pytanie się pojawiło. Więc te kwalifikacje mają być tutaj, są ograniczone do spełnienia przez te podmioty będące osobą fizyczną. Natomiast kolejny warunek, czyli wykonywanie działalności odpowiedniej, no nie dotyczy zakresu usług związanego z świadczeniem usług w rolnictwie i leśnictwie, czyli w tych dwóch obszarach wsparcia za ten fragment, za to wykonywanie nie można dostać punktów, tak? Dotyczy to pozostałych trzech obszarów wsparcia, obszarów usług i tutaj, tak jak powiedziałam, weryfikacja jest przyjęta na podstawie rejestru ewidencji CEIDG albo rejestru przedsiębiorców w KRS-ie, ewentualnie umów tych spółki. Tak jak było wcześniej powiedziane w przypadku wspólników cywilnych, to tutaj też właściwy kod powinien figurować w umowie spółki oraz w rejestrach poszczególnych wspólników, tak, żeby była jasność, że to wszystko jest spójne i ta spółka rzeczywiście i wspólnicy w tych obszarach działają. Kolejne kryterium wyboru operacji, kryterium punktowe jest takie samo jak było i się nie zmieniło, to są punkty za rozdrobnienie, za lokalizację inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym. I tutaj, tak jak przyznawaliśmy, tak będziemy przyznawać według miejsca realizacji operacji. Na tym slajdzie mają Państwo informację, przepraszam, na tym slajdzie, jak co jest zdefiniowane jako miejsce realizacji operacji. I oczywiście w przypadku inwestycji związanej z wyposażeniem to jest zawsze miejsce lokalizacji tej nieruchomości. Natomiast no, powiedzmy sobie, w 90% naszych inwestycji dotychczasowych to było inwestycje nie związane z konkretną nieruchomością, więc tutaj jest przyjęta albo siedziba w przypadku osób prawnych, jednostek organizacji nieposiadających osobowości prawnej albo spółek cywilnych. Natomiast w przypadku osób fizycznych, które mają zarejestrowaną działalność, to było przyjęte stałe miejsce wykonywania działalności, jako to miejsce realizacji operacji, albo miejsce zamieszkania, jeżeli wnioskodawca nie miał tego stałego miejsca wykonywania. I teraz w przypadku osób fizycznych, które przyjdą i w ogóle nie będą miały działalności gospodarczej, również będzie to miejsce zamieszkania, na potwierdzenie którego będzie trzeba dostarczyć zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności. Pozostałe zmiany, które wynikają, które są wprowadzone, zostały wprowadzone nowelizacją, to też już gdzieś tam między wierszami o tym mówiłam, to w przypadku osób podejmujących musimy tutaj, muszą one zarejestrować działalność najpóźniej do dnia, przed dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność. Tak, i tak samo dotyczy to również, to jest istotne, żeby w przypadku tych podmiotów, które działają w formie spółek, żeby te zmiany w umowie, statucie nastąpiły przed dniem tego złożenia, tak? Oczywiście w rejestrze KRS one mogą zostać uwidocznione później, ale najistotniejsza jest tutaj zmiana umowy w tym zakresie. Więc na ten aspekt uczulam. Dalej, o tym będę też mówiła przy wniosku, ale tu już wspominam, że mamy ograniczenie wymagalności pól, czy zmianę wymagalności pól, ponieważ teraz możemy mieć tę osobę fizyczną, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, może w związku z tym nie dysponować numerem NIP i REGON, więc te pozycje nie są wymagane do wypełnienia. Do rozporządzenia wprowadzona została również możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy do biura powiatowego znajdującego się na terenie województwa, w ramach którego de facto powinniście Państwo, macie Państwo miejsce realizacji operacji i powinniście złożyć wniosek.
Nastąpiła zmiana wymagalności oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa. I tutaj, tak jak już mówiłam, nie składają go osoby fizyczne, które w ogóle nie wykonują żadnej działalności gospodarczej. No i w związku z jakby tutaj kryteriami wyboru operacji, które się pojawiły w rozporządzeniu, jest konieczność dostarczenia tych dokumentów potwierdzających doświadczenie albo kwalifikacje. I to są pozostałe zmiany w rozporządzeniu. Na stronie, którą tutaj Państwo widzicie, tylko taki link, to może trudno, nie będziecie Państwo tego mogli przyłączyć, ale generalnie na stronie agencji w zakładce pytania i odpowiedzi, czyli jak wejdziemy w nasze działanie, pod działanie 6.4, dokumenty aplikacyjne, tam mam pytania i odpowiedzi, to będziemy aktualizować i wprowadzać nowe wyjaśnienia, także proszę, proszę tam weryfikować i sprawdzać, czy coś nowego się nie pojawiło, bo na bieżąco tych pytań jest już dużo, a myślę, że będzie jeszcze więcej, więc będziemy na bieżąco tam uzupełniać. Być może będziemy robić też zmiany w instrukcjach, w instrukcji wniosku, wypełnienia wniosku przyznania pomocy. Jeżeli coś będzie wymagało takiej zmiany, wówczas w tym wniosku również oznaczymy te zmiany i będą te informacje, będzie informacja, że ta instrukcja się zmieniła. To te zmiany w instrukcjach jakby nie mają na celu tego, żeby kogoś wprowadzić w błąd, tylko po to, żeby jakby najszerszą, bo to jest dokument, na którym zasadniczo Państwo bazujecie, więc jakby tutaj ważne jest, aby na bieżąco go ewentualnie rozbudowywać o takie rzeczy, które nam tutaj pojawiają się z Państwa wyjaśnień. Tak jak powiedziałam, my te zmiany będziemy zaznaczać, więc będziecie Państwo widzieć, że te zmiany wystąpiły, o ile rzeczywiście wystąpią. Także dwie rzeczy, o których tu bym prosiła, to właśnie zaglądanie na tą stronę pytania i odpowiedzi i na ewentualnie na co jakiś czas na stronę, czy coś tam w instrukcji nie zostało doprecyzowane. Na chwilę obecną tyle z mojej strony. Myślę, że zrobimy teraz przerwę przed przejściem do dalszej części, do części związanej z omówieniem zmian we wniosku przyznanie pomocy, zmian w dokumentach aplikacyjnych, no generalnie. I myślę, tak, jest 11.13, więc jakoś tak chyba wyrobiłam się w programie, więc myślę, że jeśli możemy zrobić 15 minut przerwy do 11.30 i zaczniemy dalej o 11.30. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie i mam nadzieję, że ta wiedza się Państwu przyda i zapraszam po przerwie. Mateusza. Dzień dobry, wracamy po przerwie i rozpocznę teraz kolejny blok, który ze mną wspólnie poprowadzi kolega Piotr Czajkowski, będzie omawiał, Piotr Stolarski, który będzie omawiał razem ze mną biznesplan i zmiany w tym dokumencie, które zostały wprowadzone, żeby umożliwić wnioskowanie na te pozostałe obszary wsparcia nowe, które się pojawiły w tym działaniu. Udostępniłam Państwu plik Excela, wniosku o przyznanie pomocy, po to, żebyście Państwo widzieli jakby na żywym organizmie, nie wklejałam do prezentacji tych elementów, tylko tak tutaj mam je zaznaczone. Wniosek o przyznanie pomocy, co do zasady, on no nie uległ wizualnej jakiejś radykalnej zmianie. Wygląda tak, jak wyglądał, są tam delikatne zmiany w części dotyczącej kosztów, ponieważ wprowadziliśmy to koszty nowe, ale jakby przejdę po kolei, omawiając, co ewentualnie się pojawiło, co zniknęło, albo gdzieś jakaś zmiana wymagalności. Jeżeli chodzi o
o ten dokument. Te pola zaznaczone na żółto, czyli NIPI-REGON, wspominałam, że to są zmiany wynikające z zmiany wymagalności pól, dlatego że nowym podmiotem, który wszedł tutaj jako wnioskodawca, jest osoba fizyczna, która może nie dysponować tym numerem, ani jednym, ani drugim. Więc te pola nie są wymagalne do wypełnienia dla wszystkich. Do tej pory było inaczej, ponieważ zawsze wnioskodawcą był przedsiębiorca i zawsze te numery miał. Więc teraz mogą być sytuacje, że osoba fizyczna tych numerów, która nie ma zarejestrowanej działalności żadnej, tych numerów nie posiada, w związku z tym ich nie uwidacznia. Tutaj, gdzie mamy zaznaczone pole dotyczące telefonu komórkowego do powiadomień SMS, mamy zmianę taką, że wcześniej mieliśmy tutaj faks. Generalnie faksy w ogóle zostały usunięte z numerów, podawanie numerów faksu zostało usunięte z wniosku jako, że tak naprawdę już w obiegu praktycznie nie występują, nie są stosowane. Podobnie jest tutaj w części, w sekcji dla adres do korespondencji. Wcześniej w tym miejscu był faks, teraz został przesunięty numer e-mail. Jeśli chodzi o tą pierwszą część wniosku, to to są tą stronę jakby tytułową, tutaj są to wszystkie zmiany, tak? To już tylko gwoli przypomnienia, bo nie będę omawiała oczywiście pozycji po pozycji, natomiast tutaj pamiętacie Państwo, że my wybieramy złożenie wniosku o przyznanie pomocy i wtedy odpowiednie sekcje nam się tutaj chowają albo pojawiają, ponieważ ten wniosek jest dostosowany zarówno dla wnioskodawcy podstawowego, jak i dla wniosku następcy nabywcy, gdzie pojawiają nam się dodatkowe załączniki i dodatkowe części w liście załączników dotyczących tego podmiotu. Natomiast Państwo jako podmioty, które wnioskują po raz pierwszy, nie jesteście beneficjentami, w sensie nie macie, nie startujecie tutaj o pomoc jako następca prawny beneficjenta już istniejącego, tylko startujecie nową pomoc, wybieracie opcję złożenie wniosku o przyznanie pomocy i tutaj nam się wtedy ten formularz zgodnie z makrami przebudowuje i pokazuje nam to, co tylko dotyczy tej kategorii wnioskodawcy. Druga sekcja, część tak zwana 2A, która jest wymagana dla wspólnika spółki cywilnej, czyli dla każdego, jeżeli wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej, to każdy ze wspólników musi tę część 2A wypełnić. I tak samo, jeżeli mamy wnioskodawcę osobę fizyczną i jest ona za mężatką pozostaje w związku małżeńskim, dobrze mi kolega podpowiedział, przepraszam, bo zabrakło mi słów, to wtedy w tej części należy wykazać dane małżonka. Dodatkowa część, która została wprowadzona, to jest kwestia oznaczenia, czy ten małżonek, czy małżeństwo to jest w stanie, ma rozdzielność majątkową, czy ma wspólnotę majątkową, tak? Czyli jeżeli mamy wspólnotę majątkową, nie ustanowiliśmy rozdzielności, to zaznaczymy pierwszą opcję, jeżeli jest inaczej, to drugą. Te pola mają na celu pozyskanie informacji, która później jest wykorzystywana do oceny statusu MŚP, ale też oceny limitu. Będziemy wiedzieli, czy mamy prosić Państwa o poszerzenie, rozbudowanie oświadczenia, na przykład o dane małżonka, jeżeli prowadzimy wspólnie gospodarstwo rolne, czy nie. Więc to w tym celu jest nam potrzebne i w tym celu zostało dostawione. Pozostałe zmiany, tu już ich nie oznaczałam, ale też analogicznie jak na pierwszej, tej części drugiej, nie 2A, tylko części drugiej na początku wniosku, czyli tutaj na części 2A pousuwane zostały faksy, tak? Więc tu to takie technikalia właściwie. Jakieś drobne kosmetyczne zmiany w klauzulach informacyjnych, ale to jakby nie mające znaczenia z punktu widzenia, cały czas jakby przetwarzamy te dane zgodnie z przepisami. Jeżeli chodzi o kolejną część wniosku o przyznanie pomocy, dane operacji. Tutaj mamy tak, zmiana w celu szczegółowym w opisie, no ale to jakby nie jest, Państwo tutaj nic nie zaznaczacie, to jest wpisane na stałe. Zmianie uległ wskaźnik. No bo tak jak Państwo zdajecie sobie sprawę, mamy teraz pięć obszarów usług, przepraszam, i musimy tu wskazać, w którym z obszarów usług de facto osiągniemy ten wskaźnik 30%, czyli 30% przychodów. Dla tych z Państwa, którzy wcześniej może nie mieli styczności z tym działaniem, to może wyjaśnię. Wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie pomocy w
tym działaniu będzie kontrolowany z realizacji przychodów w zakresie usług, o których wsparcie się ubiega. To znaczy, planujecie Państwo w biznesplanie przychody, koszty, gdzie wykazujecie nam jakieś uzasadnienie ekonomiczne tej operacji, o którą wnioskujecie i zakładacie ten też pewien poziom przychodów. Dla trzeciego roku od złożenia wniosku o płatność końcową, 30% wartości z tego trzeciego roku będzie przeniesione do umowy i Państwo będziecie zobowiązani do osiągnięcia tej kwoty określonej wartością, tak, określonej kwoty, co najmniej tych 30% do osiągnięcia w tym trzecim roku. I za ten rok, za ten trzeci rok będziecie kontrolowani. Będą w kolejnym roku, zostaniecie poproszeni przez oddział regionalny, który będzie obsługiwał wasz wniosek. Oczywiście mówię o scenariuszu, że wnioski przejdą ocenę pozytywnie i zostanie zawarta umowa. I w tym po upływie tego trzeciego roku będziecie proszeni o dostarczenie faktur potwierdzających świadczenie usług związanych z obszarem usług, o których się ubiegaliście. I to mają być faktury precyzyjnie określone. To nie mają być faktury ogólne, usługa rolnicza, usługa leśna, usługa związana, nie wiem, z melioracją czy z urządzeniami. To ma być konkretnie napisane przedmiot tak, żeby było możliwe połączenie tego przedmiotu z rodzajem usługi związanej z rolnictwem i z zakresem tym, który mieści się w kodzie PKD. Nie ukrywam, że to będzie, to wymaga jakby pewnie w Państwa systemach księgowych pewnych zmian i doprecyzowania, jeśli chodzi o wystawianie faktur, żeby te przedmioty usług były bardziej precyzyjnie określone. Na to zwracam uwagę, bo to jest ważne, tak? Za nieosiągnięcie tych 30%, czyli nieosiągnięcie tej wartości, podkreślam, że to jest tylko 30%. Tu nie jest, nie żądamy od Państwa osiągnięcia 100% przychodów, które żeście założyli w biznesplanie, tylko 30% z Państwa założeń to jest ta wartość wymagana. Więc wydaje mi się, że to nie jest jakoś duże, jeżeli Państwo prognozujecie na pewnym poziomie przychody, bo tak oceniacie Waszą zdolność do wypracowania tych przychodów, zwłaszcza podmioty, które mają już doświadczenie w obszarze świadczenia usług, no to tutaj mają wiedzę i wiedzą, jak sytuacja, jak historycznie nawet się to kształtowało, więc te założenia powinny być przede wszystkim realne, tak? Bo później Państwo macie ten obowiązek udokumentowania tych przychodów. Nieosiągnięcie tego warunku spowoduje zwrot całości środków, tak? Więc to jest bardzo ważny warunek, bardzo ważny wskaźnik, tak samo jak wykonywanie działalności. Wykonywanie działalności gospodarczej to jest wskaźnik ten w polu jeden, w tych samych jedynkach i to jest wskaźnik zobowiązania do prowadzenia tej działalności o wsparcie, której się ubiegacie. I no, jakieś uchybienia w wykonywaniu tej działalności będą skutkowały sankcjami. Tylko tutaj akurat jest taka możliwość, że jeżeli to będą czasowe jakieś przerwy, czy przez pewien okres nie będzie wykonywana działalność, to wówczas będą to sankcje proporcjonalne, tak? Czyli tylko za część okresu niewykonywania działalności będziecie Państwo zwracać pomoc. Natomiast w przypadku wskaźnika to jest 30%, nieosiągnięcie wskaźnika skutkuje zwrotem całości środków. To jest ważne, więc proszę na to zwracać przy planowaniu usług, planowaniu przychodów, żeby one nie były wygórowane, żeby one były prawidłowo określone, żeby później nie było wątpliwości i problemów przede wszystkim z osiągnięciem, z udokumentowaniem. Tak? Jeżeli są jakieś wątpliwości, to trzeba pytać agencję, pytać nas po to, żebyśmy je wyjaśniali wcześniej i Państwo jakby wiedzieli, co dokładnie macie robić, żeby tutaj wywiązać się z tego zobowiązania. Wracając do wniosku i do tego wskaźnika, więc tutaj w ramach tego wskaźnika trzeba po prostu wskazać obszar działalności, o wsparcie, którego się ubiegacie i obszar usług i w tym obszarze jakby ten wskaźnik będzie obowiązywał do osiągnięcia. Kolejne pole, które uległo zmianie, jeżeli chodzi o wymagalność, no to wskaźnik, znaczy cel przekrojowy, ale też kryterium wyboru
operacji kryterium punktowe, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Jest to wskaźnik, który dotyczy tylko i wyłącznie pierwszego obszaru usług, czyli usług związanych z rolnictwem. Więc on w innych zakresach usług nie powinien być zaznaczany. To możemy wybrać tylko wtedy, kiedy mamy taką sytuację. Tak? Jeżeli mamy zaznaczoną pozycję usługi związane z rolnictwem, możemy wpisać odpowiedź tak, jeżeli mamy oczywiście na liście kosztów kwalifikowalnych urządzenie, które jest na liście w załączniku numer 2 do rozporządzenia. Tak, jeżeli mamy sytuację taką, że ktoś ubiega się o pomoc na przykład na dezynfekcję, no to tu będzie proszony, czy mamy wtedy sprzeczność, tu będzie proszony o poprawę tego pola i wybranie odpowiedzi nie. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o te dwie pole. Kolejna zmiana dotyczy wymagalności pola, jeśli chodzi o określenie wielkości przedsiębiorstwa. Mówiłam o tym we wcześniejszej części, ale tutaj już przenosząc to na formularz wniosku, pojawiła nam się tutaj pozycja nie dotyczy. Pozycja nie dotyczy może zostać zaznaczona wyłącznie przez osobę fizyczną, która w momencie ubiegania się o pomoc nie prowadzi działalności rolniczej ani pozarolniczej. Tak? Nie ma zarejestrowanej firmy ani nie prowadzi działalności rolniczej. Tylko ten podmiot, który nie jest zobowiązany do świadczenia, nie ma przedsiębiorstwa de facto, czyli nie ma działalności, nie musi tutaj oświadczać się w zakresie wielkości swojego przedsiębiorstwa. Tak jak to podkreślamy, działalność rolnicza jest również działalnością gospodarczą, w związku z tym zgodnie z przepisami unijnymi podlega tutaj ocenie. Więc jeżeli mamy sytuację, że o pomoc będzie się ubiegała osoba, która nie ma zarejestrowanej działalności Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, ale prowadzi działalność rolniczą, to ona musi dokonać oceny swojego statusu i wybrać albo odpowiedź mikro, albo odpowiedź małe przedsiębiorstwa, w zależności od swojego stanu faktycznego. Kolejne pole, które dotyczy zmiany, w którym nastąpiła zmiana wymagalności, to jest data zarejestrowania działalności gospodarczej objętej wsparciem we właściwym rejestrze. I to jest też pole, które wcześniej zawsze było wymagane, bo jak przychodził do nas podmiot, który miał historię, to musiał mieć działalność w zakresie usług rolniczych zarejestrowaną. Natomiast teraz te podmioty, które nie mają zarejestrowanych kodów PKD w ramach działalności, o której wsparcie się ubiegają, po prostu nie uzupełniają tego pola. Tak samo osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, również tego pola nie uzupełnia. Dalej nic się nie zmieniło. Standardowo są pytania o to, czy ktoś dostał pomoc, czy nie dostał pomocy z działań i to są oczywiście pytania dotyczące punktacji, skutkujące jakby przełożeniem na otrzymanie lub nie punktów. Kolejna sekcja, zestawienie rzeczowo-finansowe, ona nie uległa zmianie, więc nie będę jej tutaj omawiać, bo tutaj wpisuję po prostu zakres kosztów kwalifikowalnych. I tutaj mamy wszystko to samo, co mieliście do tej pory, możliwość zestawiania wierszy i tak dalej. Kolejna sekcja, część wniosku to jest finansowanie operacji. Tutaj oczywiście są jakieś modyfikacje związane ze zmianą nazwy, tak, bo mamy nazwę teraz rozwój przedsiębiorczości, rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem. Jeszcze może chwilę o tym. Sami Państwo widzicie, nazwa się zmieniła, mieliśmy wcześniej usługi rolnicze, teraz mamy usługi związane z rolnictwem i leśnictwem, więc dlatego wszystkie te usługi i ta usługi dezynfekcji, i ta melioracja, i te usługi wykorzystania technologii cyfrowych muszą być z tym rolnictwem i leśnictwem powiązane, tak? No jakby z tego to wynika, że tam dochodzi ten dodatkowy jeszcze aspekt powiązania z tą branżą rolniczą albo leśnictwa tam, gdzie jest to dopuszczone. Pola, które te sekcje, które tutaj przewijam, sekcje limitu, pomocy uprzednio uzyskanej, pomocy de minimis, to nic tutaj nie uległo zmianie, natomiast zasadnicze zmiany zostały wprowadzone w tabeli związanej z kosztami, planowanymi kosztami realizacji operacji. Tutaj ta tabela została podzielona w taki sposób, że poszczególne te sekcje 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 dotyczą poszczególnych obszarów usług, tak? Czyli mamy
To mam, to część dotyczy usług związanych z rolnictwem stricte. Później mamy, zresztą to jest w nazwie, tylko jakby tutaj tak wizualizuję. Mamy część związaną z urządzeniami do świadczenia usług leśnych. Później w 5.3 mamy urządzenia do utrzymania urządzeń wodnych i zabezpieczenia. Kolejna część dotyczy mycia i dezynfekcji, tak? I kolejna część dotyczy usług w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w rolnictwie, tak? To jest tutaj więcej, bo mamy dużo tych kosztów wymienionych. Natomiast pozostałe pole na dole to są koszty wspólne i wspólne we wszystkich obszarach usług, więc one tutaj pozostały w takim samym kształcie, jak były wcześniej. Tutaj oczywiście Państwo, tak jak do tej pory, wypisujecie wartość brutto, netto, sztuki. I takie są zmiany w tym zakresie. Kolejna zmiana we wniosku, ale ona nie skutkuje, jakby Państwo tutaj nic nie wybieracie, tak? Ona nie jest jakoś w jakiś sposób przez Państwa wnioskowana, czy zmieniana, modyfikowana, czy coś musicie zaznaczyć. To jest wskazanie tylko, jakie są poziomy dofinansowania. No i teraz mamy oczywiście na działalność związaną z urządzeniami, utrzymaniem urządzeń wodnych oraz technologiami cyfrowymi 65%, a na działalność pozostałą mamy 50%, tak? No ale to jakby są pola tylko takie informacyjne, żebyście Państwo też mogli wykorzystać tę wiedzę później przy wypełnianiu tutaj te części, no bo wiadomo, że według tego procentu, czyli 65 albo 50, przeliczamy kolumnę koszty kwalifikowalną na wnioskowaną kwotę pomocy. Część dotycząca zaliczki nie uległa zmianie i tutaj nie ma żadnych modyfikacji. Podobnie część dotycząca realizacji bez udziału środków publicznych, udowodnienia realizacji bez udziału środków publicznych. I tu mamy już część informacji o załącznikach i mamy zaznaczone te załączniki, które w jakiś tam sposób były modyfikowane lub dostawiane, więc modyfikowane były faktury, no bo to są dokumenty, które musi dostarczyć również wnioskodawca wnioskujący o pomoc w zakresie usług leśnych, tak? Więc ta modyfikacja tu nastąpiła. Tak samo jeśli chodzi o oświadczenie o wielkości OMŚP, czyli tego podmiotu ubiegającego się o wsparcie, to wówczas też musimy tutaj dostarczyć te. Znaczy zmiana polega na tym, że nie dostarcza tego każdy, tylko dostarcza wnioskodawca, który jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, tak? A natomiast osoba fizyczna nie prowadząca żadnej działalności gospodarczej nie dostarcza nic w tym zakresie. O ile oczywiście, tak jak powiedziałam na wstępie, o ile oczywiście w tak zwanym międzyczasie nie zarejestrował działalności gospodarczej, czyli międzyczasie, to mam na myśli okresie pomiędzy złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, a zawarciem umowy. Później zmiany dotyczą dodatkowych, to zaświadczenie o właściwej ewidencji ludności, czyli tu jest wprowadzone, że osoba fizyczna podejmująca działalność pozarolniczą musi również je dostarczyć. I ostatnie zmiany, jeżeli chodzi o ten załącznik, to o załączniki, to jest konieczność wprowadzenia dokumentów i dostarczenia dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu ubiegającego się albo kwalifikacje, tak? W zależności od tego, co nam wnioskodawca, co Państwo wskażecie w biznesplanie, które z tych kryteriów, czy oba, czy jedno, wystarczy jedno, żeby otrzymać punkty. Jeżeli nam dostarczycie te dokumenty, jeżeli tam opiszecie, że spełniacie ten warunek, no to musicie dostarczyć dokument je potwierdzający. W związku z tym tutaj mamy właśnie to pole, aby wpisać odpowiednią liczbę załączników i dołączyć. I to jest tyle, jeśli chodzi o załączniki. I tutaj, jeśli chodzi o dalsze części wniosku, to tak naprawdę nie uległo nic zmianie, tak? Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wniosek o przyznanie pomocy. Takie zmiany występowały i jakby tutaj prosiłabym, żebyście Państwo pamiętali o tej spójności pomiędzy wnioskiem a biznesplanem, żeby tutaj jak ta dokumentacja była jak najbardziej kompletna. Teraz oddam głos koledze, panu Piotrowi Stolarskiemu. Nie pomyliłam już tym razem nazwiska. Przepraszam, Piotrek.
Więc oddaję głos koledze. Proszę chwilkę poczekać, przełączymy się po prostu tylko z plikiem. Kolega uruchomi drugi plik i będziemy dalej prowadzić omawianie w zakresie zmiany wynikających z prowadzonych w biznesplanie. Już momencik. Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że mnie słychać. Nazywam się Piotr Stolarski i pokrótce postaram się przedstawić Państwu dokonane zmiany w biznesplanie. Na samym początku wnioskodawcy informujemy w biznesplanie, że biznesplan, jak to też mówiła moja koleżanka, może dotyczyć tylko jednego z pięciu zakresów usług. Czy jak dotychczas to dotyczyło tylko działalności związanej z rolnictwem. Teraz mamy już pięć obszarów działalności, w związku z tym on może dotyczyć tylko jednego. Następnie w polu NIP to pole może zostać niewypełnione tylko w przypadku, kiedy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która jeszcze nie prowadzi działalności gospodarczej, z jednego względu, bo jeszcze nie ma jej zarejestrowanej, dlatego może to zostać niewypełnione. W innych przypadkach, kiedy już działalność jest prowadzona, to pole musi zostać wypełnione. Idąc dalej. Dokonano w części opis dotychczasowej prowadzonej działalności gospodarczej. W tej części zostały rozszerzone o te obszary, o które rozszerzyliśmy ten nabór i to jest, jak wcześniej Monika mówiła, działalność usługowa związana z leśnictwem, działalność usługowa związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia tej kwestii, działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowej. Tu trzeba nadmienić, że tą część biznesplanu nie wypełnia podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będący osobą fizyczną, która jeszcze nie zarejestrowała działalności gospodarczej. No to wiadomo z kwestii, no po prostu ona nie będzie mieć historii, więc nie będzie miała nam co tu przedstawić. Więc jak wcześniej mówiłem, ona ta biznesplan tylko może dotyczyć jednego obszaru działalności. W związku z tym, jeśli ktoś ubiega się o wsparcie na operację, załóżmy, że w działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia dezynfekcji, może zaznaczyć tylko te dwie pozycje i żadne inne. W takim razie ta już nie może być połączona, ale też może być połączona tu jeden kod, jeśli operacja dotyczy tylko tego kodu. Dobrze. Idąc dalej, ta część też dostosowana do racji tego, że obszary zostały poszerzone na następne cztery, dlatego to zostały po prostu te obszary dodane, ale ta cała część wypełniania tej części jest pozostała niezmienna. Natomiast w części drugiej, opis planowanej operacji, tu dodano nowy podpunkt i to jest kategoria podmiotu ubiegającego się przyznanie pomocy. Z racji tego, że nowym naborze mogą się ubiegać się o wsparcie wnioskodawcy, będąc podmioty podejmujące, jak i wykonujące działalność gospodarczą. W związku z tym podmioty muszą w tym polu muszą wybrać, jakim podmioty są. W polu 1.1.1 tu chodzi o podmioty, czy osoba fizyczna, która w wyniku realizacji operacji zarejestruje poza rolniczą działalność gospodarczą w CEIDG. Tu chodzi o osoby, które jeszcze nie dopiero podejmują, ale już wcześniej nie działały w ogóle na rynku, czyli nie miały w ogóle zarejestrowanej podmiotu gospodarczego. Natomiast drugie pole 1.2 istniejący przedsiębiorca rozszerzający wykonywaną działalność o nowy zakres działalności. To pole zaznacza te podmioty, które już działają na rynku, ale rozszerzają swoją działalność o jeden obszar wspierany w ramach tego poddziałania. A to pole 1.2 zaznaczają podmioty, które już wykonują
i mają zarejestrowaną działalność w CEIDG. Dobrze, dalej. Teraz tak. Pole rodzaj planowanej działalności zgodnie z klasyfikacją PKD. To pole wypełniamy, tak też podkreślałem, tylko w jednym obszarze, czyli obszarze tym, którym dotyczy operacji. Jeśli nasz będziemy, wnioskodawca będzie chciał zakupić maszyny na działalność usługowości związane z rolnictwem, zaznacza tylko ten obszar i w którym kodzie ta operacja będzie dotyczyła, czyli to będzie 01, 62 czy 3 i żaden inny kod. Dobrze. I teraz tak. W tej części, jak też wspominała Monika, to jest nowe pole, nowe kryterium premiujące. Kwalifikacje i doświadczenie podmiotu ubiegającego o przyznanie pomocy. Pierwszym 4.1 punkcie podmiot ubiegający o przyznanie pomocy wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować. To pole tyczy się tylko działalności. Nie wiem, znaczy nie tyczy się wszystkich działalności, na wszystkich obszarów działalności, tylko tyczy się tych trzech, czyli działalności związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych, działalności związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji oraz rolnictwo w zakresie zabezpieczenia i zatrzymywania urządzeń wodnych. Natomiast działalność związana z rolnictwem i leśnictwem jest to, no tego nie dotyczy. I tu należy wypełnić tu pole wypełnia przedsiębiorca, który ma już doświadczenie, tak? Czyli ma prowadzi tą działalność i mają zarejestrowaną w kodzie PKD. I w tym polu opisuje tą działalność bezpośrednio związaną z planowaną do relacji operacją. Natomiast w następnym polu to dotyczy pole tylko dotyczy osób fizycznych. I tu opisujemy kwalifikacje zawodowe, które no, beneficjent, dostawca musi nam przedstawić jakieś dokumenty, które je potwierdzają. I to mogą być ukończenie studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i wykształcenie średnie lub kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branży szkoły i stopnia zawodzie związanych z realizacją operacji w zakresie wykonywania bądź podejmowania działalności gospodarczej. Trzeba podkreślić, że to musi być związane z relacją operacji w tym zakresie, do której dotyczy operacja. I tak samo tytuł wykwalifikowanego robotnika mistrza lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie związanym z realizacją operacji w zakresie wykonywania bądź podejmowania działalności gospodarczej. I ostatnie pole dotyczące tych kryteriów premiujących dotyczy podmiotów ubiegających o przyznanie pomocy, które posiadają doświadczenie w relacji projektów o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, który zamierza zrealizować. Przez podobny charakter należy rozumieć realizowane projekty w podobnym zakresie przedmiotowym, sfinansowane ze środków unijnych, ale niekoniecznie, może też być innych środków zewnętrznych. I one mogą tak dotyczyć projektów zakupowych, czy to mogą być maszyny i urządzenia, czy projektów budowlanych, czy też miękkich szkoleń, ale muszą być związane z działalnością usługową, o którym wsparcie wnioskodawca się ubiega. No i w związku z tym powinniśmy pola należy podać informacje, kiedy została zawarta ta umowa i decyzję o dofinansowaniu danego projektu. Krótko opisać, jak zrealizowany projekt w celu wykazania dobrego charakteru, jednocześnie dołączając wymienione dokumenty do wniosku o przyznanie pomocy. Dobrze, idąc dalej. Tu mamy następne kryterium, które dotyczy tylko obszaru działalności w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowej. Tu wnioskodawca musi opisać, jak
zakres rzeczowy, który będzie finansowany, przyczynia się do ograniczenia zużycia środków ochrony roślin lub zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi lub nowoczesnymi zarządzania stadem zwierząt. Wystarczy, że jedno zostanie spełnione, punkty zostaną tu nadane. Jeśli chodzi stricte o biznes plan, tu już więcej zmian nie ma. Natomiast teraz przejdę do załącznika do biznes planu. Ogólnie załącznik do biznes planu w swojej wyglądzie nie zmienił się, tylko zostało dostawione nowe pola. Nowym polem jest obszar działalności. Z racji tego, że jest więcej teraz obszarów, no to teraz wszystkie te obszary zostały tu wymienione. Z tym polem jest związana pewna funkcjonalność, bo jeśli wybierzemy działalność związaną z rolnictwem, to w następnym polu, kategoria podmiotu ubiegającego o przyznanie pomocy, będzie możliwość wybrania tylko podmiotu wykonującego działalność gospodarczą. Natomiast tak samo będzie w działalności usługowej związaną z leśnictwem. Natomiast jeśli wybierzemy działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia utrzymania urządzeń wodnych lub w zakresie mycia dezynfekcji, a lub w zakresie wykorzystania technologii cyfrowej, w następnym polu będziemy mieli możliwość wybrania zarówno podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, jak i podejmującego działalność gospodarczą. I teraz tak, jeśli wybierzemy w tym zakresie podmiot wykonujący działalność gospodarczą, wykonujący, to te kolumny będą cały czas nam widoczne, nie będą zakryte, gdyż no, wnioskodawca jest nam w stanie pokazać historię, jak ta działalność została wykonywana, jakie dochody z tego tytułu uzyskiwał. Natomiast jeśli wybierzemy podmiot, który podejmuje działalność gospodarczą, te kolumny zostaną ukryte, no, no z tego względu, że podmiot ten tych usług w danym tym obszarze jeszcze nie wykonał, więc nie będzie miał czym wypełnić po prostu tych rubryk. Jeśli chodzi o rachunek zysków i strat, ale wrócę jeszcze tutaj. Może po prostu wyczyścimy to. I teraz tak, rachunek zysków i strat jest to bardzo rozbudowany, ale to tylko na początku, jeśli nie wybierzemy żadnych pozycji. Później, jeśli wybierzemy jakąś pozycję, czyli wybierzemy dany obszar, bo o to szczególnie chodzi, wybierzemy obszar, działalność, usługa związane z leśnictwem, te pola zostaną nam ograniczone do tylko tych pozycji, które będą właśnie związane z tym obszarem i które będą dotyczyły operacji. I w zasadzie to jest wszystko, bo reszta załączników, które znajdują się w tym załączniku do biznesplanu, pozostają niezmienne, więc serdecznie dziękuję za uwagę i przekazuję głos koleżance. Jeszcze raz Monika Kołata z tej strony, więc zakończyliśmy ten omawianie tych elementów, które były przedmiotem naszego programu szkoleniowego. Pytania cały czas na czacie spływają. Ci z Państwa, którzy nie otrzymają odpowiedzi, to tak jak powiedziałam wcześniej, prosimy o ich zgłaszanie w formie pisemnej. Ja już tutaj Państwu prezentuję, jakie adresy mailowe, gdzie należy to zgłaszać, więc mamy albo adres mailowy info@arym.gov.pl i ze wskazaniem w temacie, że dotyczy poddziałania 6.4 i tam będziemy, to będzie przekierowane do naszego tutaj departamentu i wydziału i będziemy na nie odpowiadać, albo poprzez formularz zadaj pytania, które znajduje się na stronie internetowej agencji w zakładce załatw sprawę, tak, więc pytań jest sporo, aczkolwiek niektóre, na niektóre nie możemy
udzielić tak odpowiedzi od razu ze względu na jakby braki jakichś szerszych opisów, więc to, co możemy, to Państwu, koleżanka, równocześnie podczas tego całych naszej prezentacji tutaj dwugodzinnej cały czas odpisuje. Proszę o wybaczenie tych Państwa, dla których odpowiedzi nie zostały przygotowane, przesłane, ale tak jak mówię, prosimy o skierowanie zapytań, niezależnie nawet oczywiście od tego szkolenia. Wszystkie wątpliwości, które Państwo mają, prosimy co do kwalifikowalności, co do tutaj zakresu, proszę nas śmiało pytać. Niektóre rzeczy będziemy mogli odpowiedzieć być może od ręki, niektóre rzeczy będą wymagały konsultacji z ministerstwem albo z GUS-em. Państwa ze swojej strony też uczulam, jeżeli Państwo widzicie już, że jest jakiś problem z kwalifikacją danej usługi do danego kodu, to proszę ze swojej strony samodzielnie też pytać GUS i prosić o interpretację. Będziemy się oczywiście starali w miarę szybko odpowiadać, mając na uwadze planowany termin zakończenia naboru, czyli 19 sierpnia, to w chwili obecnej, czyli na dzisiaj jest to odległy termin, ale wiadomo, że te dni szybko mijają i ten termin nieuchronnie się pewnie do nas zbliży. Wydaje mi się, że chyba to wszystko, co chcieliśmy Państwu przekazać. Prosimy o jakby tutaj zadawanie pytań, wyjaśnienie wątpliwości, żeby też na etapie później oceny wniosków uniknąć pewnych, czy uniknąć złożenia wniosków, które się nie kwalifikują. Tam na czacie ja w międzyczasie widziałam pytania o to, żebyśmy podali jakiś katalog maszyn, urządzeń, podali usługi. No, wiecie Państwo, no, nie dysponujemy takimi katalogami maszyn, czy urządzeń, czy usług, które mogłyby się kwalifikować. Jakby to tutaj jest kwestia po stronie wnioskodawcy, na co on chce się ubiegać o pomoc i czy ten sprzęt, czy ta usługa będzie się kwalifikowała. To, co mogliśmy i mamy tę wiedzę, to się z Państwem podzieliliśmy. Dokumenty wiszą na stronie, instrukcje są na stronie, rozporządzenie i też będzie Państwa na stronie. Tak jak wspomniałam wcześniej, będziemy informować Państwa na pytaniach i odpowiedziach o istotnych kwestiach, które również się w tych pytaniach na czacie pojawiły, a które są na przykład teraz w trakcie konsultacji z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeżeli jakiekolwiek zmiany wprowadzimy do instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, będziecie Państwo tam mieli zaznaczone te zmiany i będzie informacja w tym zakresie, żeby było widać, że taka zmiana nastąpiła. Także z naszej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że rozjaśnialiśmy Państwu część kwestii wątpliwych i przedstawiliśmy taki ogląd tego tak naprawdę nowego działania, bo jakby nie patrzeć, zmieniło się ono radykalnie, tylko mamy w 20% to, co było wcześniej, a jednak mamy cztery nowe zakresy usług, z którymi tutaj będziemy się teraz, będziemy dalej pracować i Państwo będziecie wskazać wnioski, a my będziemy je poprzez nasze oddziały regionalne i pracowników BWI oceniać. Także z naszej strony dziękuję bardzo i życzę spokojnego dnia.